Wejherowo, miasto powiatowe w województwie pomorskim, położone jest nad rzeką Redą. Do Redy uchodzi struga Cedron, która płynie m.in. przez Kalwarię Wejherowską. Stąd zapewne nazwa nawiązująca do biblijnego Cedronu, przepływającego między wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną w Jerozolimie. Idąc wzdłuż Cedronu, mijamy piękną oazę zieleni, Park Cedron, który otwarto w 2020 roku w ramach unijnego projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa. W parku ustawiono rzeźbę bawiących się dzieci. Centralną częścią parku jest ażurowa metalowa altana ozdobiona pnączami oraz fontanna. Są tu również ławki ze stolikami, ławki bujane, leżaki parkowe i plac zabaw dla dzieci oraz w pełni zautomatyzowana toaleta. Kostka wokół fontanny ułożona jest w kształcie herbu miasta. W parku dosadzono do już rosnących 32 drzewa, posadzono ponad 260 sztuk krzewów i wykonano rabaty traw ozdobnych i kwiatów. W różnych częściach miasta ustawione są takie słupy z fragmentami tzw. nut kaszubskich. To numer 3 szlaku kaszubskich nut. Pięknie kwitnie kasztanowiec czerwony, mieszaniec kasztanowca europejskiego i kasztanowca krwistego. Przechodzę przez ulicę 12 Marca, biegnącą do placu Wejhera. W jednej z kamienic znajduje się trzygwiazdkowy hotel Marmułowski. Idąc w kierunku Pałacu Przewędowskich, mijał ciekawą kamienicę z drewnianym wykuszem oraz szachulcowy budynek, który być może należał w przeszłości do klasztoru ojców franciszkanów reformatorów. Przy ulicy Reformatorów wznosi się klasztor i kościół świętej Anny. Kościół zbudował w latach 1648-1650 Jakub Wejher i sprowadził do miasta ojców franciszkanów reformatorów. Barokowa fasada kościoła jest przedzielona pilastrami korynckimi na trzy pola, w których znajdują się wnęki ozdobione polichromią. W szczycie umieszczono wnękę z patronką kościoła świętą Anną. Pozostała część świątyni nosi cechy gotyku. Budynek klasztorny za czasów pruskich został przebudowany na szkołę. Obecnie pełni funkcję domu pielgrzyma. Przed kościołem znajduje się plansza z mapą stacji Kalwarii Wejherowskiej. Kościół nie ma wieży. Na kalenicy prezbiterium znajduje się jedynie sygnaturka. Od strony zachodniej umieszczono kaplicę. Dawniej były dwie kaplice, ale jedną, wschodnią, zlikwidowano podczas przebudowy. Do kościoła przylega budynek katolickiej szkoły podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.
Historia szkoły sięga roku 1936, gdy prywatną szkołę borykającą się z trudnościami finansowymi przekazano siostrom zmartwychwstankom. Ulicą Klasztorną dochodzę do ulicy Zamkowej, by znów znaleźć się przy strudze Cedron. Zachowały się tu zabudowania cedrońskiego młynu z XVII wieku, które były przebudowane w 1928 roku. Młyny, które działały do lat 80. XX wieku, zostały zlikwidowane, a ich pozostałością są dwa domy młynarzy. Dziś znajduje się w nich prywatna elektrownia wodna Elżbiety i Romana Prenów. Przed nami Pałac Przybędowskich, który wziął udział w Wejherowskiej Nocy Muzeów. Będzie o nim oddzielne wideo. Noc Muzeów powoli dobiega końca, więc ruszam w kierunku dworca kolejowego. Na placu Wejhera wznoszą się dwie zabytkowe budowle. Szachulcowy szpital przytułek z XVII wieku oraz kolegiata Świętej Trójcy z 1755 roku, ufundowana przez Jana Przebędowskiego. Kaszubskie Nuty nr 5. Na styku reprezentacyjnej ulicy Jana III Sobieskiego i placu Wejhera znajduje się pomnik Remusa. Jest on dziełem artystki Dziekiewicz-Pilich i przedstawia bohatera kaszubskiej powieści, ulicznego sprzedawcę książek zakazanych przez pruskiego zaborcę. Autorem przygód Remusa jest pisarz kaszubski Aleksander Bajkowski. Ulica Jana III Sobieskiego jest częściowo deptakiem. Zbudowane przy niej kamienice pochodzą z XIX i początków XX wieku. W jednym z zabytkowych budynków pod numerem 219 znajduje się Poczta Polska. Kamienica zwieńczona jest szczytem z wizerunkiem Orła Białego. Piękna, eklektyczna kamienica z wykuszami i balkonami wspartymi na kolumnach. Budynki numer 223, 227 to już współczesna zabudowa. Przed nami rondo Leona Świętego Wielkiego. Przy nim po lewej poewangelicki neogotycki kościół Świętego Stanisława Kostki. Jego strzelistą sylwetkę charakteryzuje pięć wież. Wyższa wieża zegarowa umieszczona jest centralnie. Dwie wieże flankują fasadę, dwie pozostałe prezbiterium. Po przeciwnej stronie gmach dawnego gimnazjum z 1866 roku. Obecnie szkoła podstawowa nr 9.